Siemanko kochani, mamy kolejny dzień i idziemy sobie już na śniadanko rano. Jest 9 i zjemy coś i lecimy na plażę. Kochani, dostaliśmy jedzonko. Ja mam jogurt z musli, Martyna ma jakieś takie kontynentalne. Ma taki piękny widok. Jesteśmy już po śniadaniu i posprzątaliśmy trochę pokój, chociaż dalej jest syf i zaraz się zbieramy na plażę. Pokażę wam widok tutaj z balkonu teraz. Słoneczny. Hibiskus. Hiacynt. Gęba dondron. No i dobra, doszliśmy na nasz standardowy przystanek, w którym są skały. Ale widzicie, tutaj jest normalnie piękne, są te skały. Ta woda nie ma gdzie uciec. I po prostu wtedy te zwierzęta też nie mają jak przede mną się ukryć. Chyba że mają jakąś jamę. To jest nasz fajny bardzo przystanek. I jest to. No ja już tam idę, no czekaj, bo wszystko spłoszysz. Martyna zauważyła taki głębszy basenik. Ale w ogóle kolor wody. Jest to po prostu niesamowite. No, super. To co tu się teraz stało z tym basenikiem, ja jestem po prostu... Szok. Po prostu jestem w szoku, nie? A jejku. Ale to super wygląda. To taka pośliska, nie? Tak, tak. O, jest ryba. A, no schowała się przed nami. Ja tu trochę przycupnę. Czy tu będzie coś, żeby wam pokazać? I don't know. Była tam ta jedna ryba, no ale nie będę na razie go promoczyć. Tutaj jest rurówka, można ją łatwo dojrzeć. Zobaczymy, czy ją widzicie. Musiałbym wam zamoczyć. Nie pamiętam, czy to GoPro było wodoodporne. Lepiej nie było. Czy zaryzykuję? Oczywiście, że tak, bo po to je wziąłem. Ale czekaj, to jest to stare? Nie, nowe. Aha, nie. No to nowe? Nie, to nowego. Patrzcie kochani, tutaj mamy ślimaka, ja wam go wyłowię specjalnie. O, zimna woda! Wyłowię wam ślimaczka, patrzcie, tu jest. A widzieliście jak spiknął, ale jaki duży. Pokażemy go Martynie, damy jego do ręki. Do ręki dostanie. Nie, nie chcę do ręki. Masz ślimaka, przekazanie oficjalne ślimaka. Nie, bo on jest śliski. Łap go. Nie, chuj. Dobra, ślimaka oddajemy do wody. Czy wam pokażemy tą rurówkę? No pokażemy wam, no. Nie będę już taki, żeby wam nie pokazać. Musimy pamiętać, żeby później wytrzeć to GoPro. Ja bym je pokazywała, bez sensu. Tam jest mała rybka. Uwaga, bo ślisko. Tutaj była mała rybka. Dużo małych rybek tu jest. Tu są. Powiem wam, że kocham brodzić po takich skałach. To jest po prostu moim ulubionym chyba zajęciem życiowym. Jakby był zawód brodzacz, to byłbym ja. Powiem wam, że tutaj przed chwilą były jakieś ryby większe, więc my ich chcemy znaleźć. Chcemy znaleźć te większe rybki. Więc tam są, widzę je. Tylko te rybki nagram. Widzicie je tam? To jest jakaś mała rybka. A, to nie będę mówić.
Kwiatek. Patrzcie. Kocisko. Dobra, kochani, myślę, że jakby się nie robiło przystanków, to około 15 minut od hotelu, może do 20, jest tutaj już znak, że wchodzimy na Nisi Beach. Jest to podobno jedna z ładniejszych, jak nie najładniejsza plaża na Cyprze. Tam już widać ten kolor wody, że on jest taki fajny, bardzo błękitny. No dobra, doszliśmy na Nisi Beach. Tutaj jeszcze mamy skały. Martyna se poogląda plażę, a ja se pooglądam tutaj na szybko tylko tą wodę i zaraz idę już na plażę odpocząć. Też pewnie znajdę jakieś skały. Czy tu coś jest? Nic nie ma. Tu coś jest? Nic nie ma. Nic nie ma po prostu. Ale tutaj jest widok ładny. Patrzcie, Martyna oszalała. Dobra, kochani, odpoczęliśmy trochę. I zaraz się zbieramy, żeby coś iść zjeść. Idziemy do jakiejś fajnej restauracji podobno. Aha, zieloni jak żabcie. Ryba, którą złowiłem, to tak zwany toadfish. Niestety ryba posiada bardzo mocne toksyny, dlatego starałem się jej nie dotykać. Niestety nie udało się całkowicie bezdotykowo, dlatego na kolejną wyprawę muszę się lepiej zaopatrzyć, zabrać między innymi rękawice i przyrząd do odhaczania. Dobra, kochani, witam Was przy kaktusach. Skończyliśmy łowienie na dziś, złowiliśmy rybę, ale niestety uciekła mi i przez to się złamała wędka. Było trochę za duże naprężenie, pewnie ona nie była najlepsza. Więc wędki już nie ma, ryba złowiona, może zobaczycie jakieś filmiki, bo tam coś było nagrane. No i tyle, lecimy zaraz do parku poszukać jakichś węży, czy tu w ogóle znajdziemy takie i później lecimy już do domu odpocząć. Dobra, odpuściliśmy sobie szukanie węży i zasuwamy po prostu do hotelu.
ubrać się bardzo fajnie. I wyjść coś zjeść. Oczywiście coś zjeść. A co? Wirusy. Te wirusy, tak trzeba. Jezu, oni chcą zjeść kogo? No ale to co mówisz, pan? Czy... Nie odważysz się przy nas tego zrobić. Użysz ty! Ohoho. Cholera! Dawaj go. Cholero. Ile tu jest kotłów? Dobra, kochani, jesteśmy znowu w tej samej restauracji, co jedliśmy obiad. Ja mam tym razem gyrosa na talerzu, a Martyna ma musakę. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który już za tydzień w niedzielę.